Siema wszystkim, z tej strony Kalo4. Witam was w kolejnym odcinku z reakcji na piosenki. No i moi drodzy, jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek informacyjny, a konkretnie zmianę na kanale, to bardzo dobrze wiecie, że teraz seria z reakcjami będzie się pojawiać dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i w czwartki. A to jest z tej racji oczywiście, że Dying Light jest na razie na moim kanale wstrzymany. I co, bez jakiegoś przedłużania, po prostu pokażę wam ewentualnie, jakie nutki tutaj zostały dodane. A jest to tak. Dodałem oczywiście White'a, cały album Piotra Kartmana na BDF został wydany, więc mam nadzieję, że też uda nam mi się w najbliższym czasie to wylosować. Sorry za jąkanie się, dopiero co wstałem. Bero, melanżowy tryb, też jakiś czas temu po prostu został wydany. No i propozycja BLN, którą po prostu podał jako swoją propozycję, no to Borikson. No i dobra, ja biorę się za losowanie. Odwracam wzrok i cyk. Wypadł nam szpaku golem. Coś ostatnio dużo tego szpaka leci. No dobra, więc biorę tą propozycję, przygotowuję się do nagrywki i widzimy się za chwilę. No i dobra, jesteśmy z powrotem. Oczywiście będziemy oceniać piosenkę, która przed chwilą wyleciała, przed którą wy widzieliście, a konkretnie jest to Szpaku Golem, pierwszy młody Simba mixtape. Więc co ja mogę powiedzieć? No, utwór wyszedł 19 maja 2022 roku, ma już ponad 1,5 miliona wyświetleń. I oczywiście Golem to pierwszy single z mixtape'u Szpaka, młody Simba. Utwór rozpoczyna się serią luźnych numerów z klipami, które zakończą się wydaniem fizycznym. Czyli tak jak wspominałem nawet na poprzedniej reakcji, gdzie też zrobiliśmy odsłuch mixtape'ów Młody Simba, no po prostu wyjdzie jakaś epka albo albumik i będzie można posłuchać to jako całego albumu. No i przejdźmy tutaj do tych, wiadomo, szczególnych rzeczy, czyli kto się czym zajmował. A teraz tak, tekstem i rapem zajmował się Szpaku, za muzykę jest odpowiedzialny Saint Cardona. To się chyba czyta Kapel, możecie mi poprawić. Inving Monty. Cholera, jakie trudne nazwy. Miksem masteringę zajmował się Rafał Smoleń, label oczywiście Gugu. Za wideo odpowiedzialny pan filmowiec plus BPND. Montaż pan filmowiec, dron jest Milo FPV. No i nagraniem tego całego utworu zajmował się Acoustica Studio. No i dobra, to już mam w takim razie za sobą. I co, bierzemy się za odsłuch. Myślę, że nie ma co tutaj przedłużać. Ja was serdecznie zapraszam do odsłuchu, oczywiście do komentowania mojej reakcji, co wy sądzicie o tym utworze. No i też do składania własnych propozycji, konkretnie co do piosenki. Ta piosenka akurat została wybrana przeze mnie, więc po prostu nie wyskoczyło, że no ktoś inny poleci ten utwór. Po prostu ja zaznaczyłem, zauważyłem i dodałem. Więc dobra, lecimy z odsłuchem. Mam nadzieję, że słuchawki działają. Działają. Ło, wow, ale jaki luźny taki bicik. To gole, związane z betonem. Tu ciągle coś płonie, albo grubo jest zielony. Ona nie lubi, ale ze mną zapali. Klub pełen ziomali, łapy kleją się od trawy. Mati to gole, związane z betonem. Tu ciągle coś płonie, albo grubo jest zielone. Ona nie lubi, ale ze mną zapali. Klub pełen ziomali, łapy kleją się od trawy. Miał się nie udać, tata pytał czemu. Refren jest zajebisty, fajnie wpada w ucho. Ale tak samo w poprzednim utworze, jak robiliśmy reakcję, w sumie to jest numer 2, czy tak naprawdę ten był pierwszy, a tamten poprzedni na tym albumie. Ale tutaj też słychać takie wykrzykiwanie w refrenie. Tam było jebać cash, a tutaj jest po prostu no ten Mati to golem. Łapy kleją się od trawy. Miał
udało się nie udać. Tata pytał, czemu wierzę w cuda. W co miałem wierzyć w te roboty, prochy, bloki, brudne prostytutki, łyse głowy. Każdy wyparł się mnie, ale patrzę w lustro i nie widzę kurwy. Nagraj TikTok taniec po tym disco balet. I zabijaj szmalec za swój honor, klaunie. Co... Prawda, kurwa, no. To coś jest z tym, tak jak tutaj Szpaku nawinął, że większość ludzi robi coś, kurwa, po prostu robi z siebie idiotów, żeby tylko, kurwa, hajs mieć. To zapytania, no co? Czy wydałem transa? Pomagamy spełniać to marzenia ludziom, przy okazji ci otworzyć głowę pustą. Pudło, ponoć 2 lata mi grozi, tak czytam. Młody nie dyga. W bloku białym jak ten pierdolony iceberg. Zapomniał o nas Bóg, oby tylko nie na zawsze. Nie wiem, może kiedyś mnie pokocha, ale póki co jest droga, którą muszę na posto. Ale wykorzystał swego czasu dość dany trend. Tutaj nawet na teledysku to widać. Ja cofnę specjalnie. Zapomniał o nas Bóg, oby tylko nie na zawsze. Nie wiem. A właśnie o to mi chodzi, że stanął obok auta, auto jechało, on po prostu z boku, kurwa, zapierdalał. No były swego czasu takie, nie wiem. Kurwa, jakieś filmiki, że ktoś idzie, kurwa, niby wiecie, stoi, coś tam rapuje czy tańczy, a auto po prostu jedzie samo. Może kiedyś mnie pokocha, ale póki co jest droga, którą muszę napostować. Maci to gole, związane z betonem. Tu ciągle coś płonie, albo grubo jest zielony. Ona nie lubi, ale ze mną zapali. Klub pełen ziomali, łapy kleją się od trawy. Maci to gole, związane z betonem. Tu ciągle coś płonie, albo grubo jest zielone. Ona nie lubi, ale ze mną zapali. Ale fajnie, że są wycinki z tego, z jego koncertów. Z tego co widziałem na tutaj na tym teledysku było pokazane, jak stoi właśnie w tym swoim króliku. Ja wiem, że ten królik jakoś tam specjalnie się nazywa. Ale no kurwa fajnie, że jest pokazane po prostu, jak ci ludzie się bawią na tych koncertach, jak stoją. To nie stój nigdy za mną już. Pełen braci klub. Nie chcę przypadkowych głów. Coś pierdolisz, że pijany odjebałem. To lepiej wróć do domu, jak cię przeraża ten balet. Kurwa, Loni Darko, coś takiego. Wszystko mamy na stanie, ej. Steryt leki czyć panie, ej. Ej, sam wybierz, to spierze banie ci. Stop, stop. To street content, a nie noc w teatrze. Więc nie pierdol, że zrobiło się niesmacznie. Maci to gole, związane z betonem. Tu ciągle coś płonie, albo grubo jest zielony. Ona nie lubi, ale ze mną zapali. Klub pełen ziomali, łapy kleją się od trawy. Maci to gole, związane z betonem. Tu ciągle coś płonie, albo grubo jest zielone. Ona nie lubi, ale ze mną zapali. Klub pełen ziomali, łapy kleją się od trawy. No i okej. Okay. No nie wiem, kurwa. Szpaku, jakiego kawałka nie wyda, to i tak zawsze jest go zajebiście posłuchać. On ma ten fajny klimat. Ten utworek też miał ciekawy bicik, naprawdę. Ciekawe, kurwa, mać teledysk, bo naprawdę z jego koncertu z tym królikiem związany z domem... Dom dla zmyślonych przyjaciół pana Mateusza po prostu. No ten, co występował, nawet chodził po streamerach. Wiecie, o co chodzi dokładnie. Z jego pierwszego w sumie kawałka chyba, Szpaku Mateusz. O, tak konkretnie. No co, no, wysokiej klasy, fajnie się słucha. Muzyka z przekazem. Szpaku zawsze robił muzykę z przekazem, to trzeba jednak przyznać. Oczywiście wiem, że znajdą się osoby, które naprawdę zajebisty komentarz mi napiszą o danym utworze, co oni sądzą, bo naprawdę wiem, że jest dużo osób słuchających Szpaka, wiem, że jest dużo osób na moim kanale, które słucha Szpaka i na pewno zrobią swoją osobistą recenzję w opisie, więc za to wam mordki serdecznie dziękuję. A ja co, ja na razie dziękuję za tą reakcję, mam nadzieję, że reakcja się podobała i do zobaczyska za niedługo. Naaa! Zawsze w stronę najlepszego miejsca. Co się dzieje, brat? Ludzie wybijają mi rytm serca. Młodość palony Josh i potrzaskana butelka. Nikt nie pokazał nam drogi, dlatego zostaje skręcać. I niech lecą w naszą stronę kule bólu, tak jak paintball. Albo podziurawią tułów, albo odbita piłeczka.